Małpa Cryzus, ależ mi się wydaje, że rozumiem jak najbardziej. Rozpowszechnienie dobra w jakikolwiek sposób jest zawsze fajnym krokiem. I nie mam nic przeciwko temu filmikowi, tak samo jak gość od głównego komentarza, tak zakładam, też nigdzie nie napisałem, że nie mogliby żyć z czynionego dobra. Odebrałeś jako pewnik jego komentarz, że tak na pewno było. On postawił to tylko w innym świetle i dał szerszy kąt widzenia pewnych sytuacji, tylko tyle, serio. Nie napisał, że wszyscy ludzie od organizacji to złodzieje albo złoczyńcy, albo że zawsze powinni żyć w ubóstwie jak jakiś męczennik, albo że na pewno w tym filmiku specjalnie wrzucili tego psa do studni. Napisał jedynie, że wcale by się nie zdziwił. Ja też bym się nie zdziwił, bo eskadola małpa haszy synstwo ludzi nie zna granic. Niemniej, nie dojdziemy do żadnego sensownego konsensusu chyba, poglądy ludzi się różnią i odbieranie pewnych informacji też są indywidualną sprawą.